do nas panią Hannę Forbich, przedstawiciela Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, z ostatnią prezentacją. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolę sobie otworzyć moją prezentację. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich chciałby Państwu dzisiaj zaprezentować korzyści, jakie płyną z synergii działań w zakresie rozwoju turystyki wodnej. Powiem w ten sposób. Równo rok temu, właśnie w listopadzie, stałam tutaj przed Państwem na boat show i prezentowałam działania Związku w ramach współpracy z Doliną Noteci. I dosłownie kilka slajdów pozwolę sobie przypomnieć na temat w ogóle naszego stowarzyszenia, jakim jest Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Działamy od 2000 roku, podpisaliśmy porozumienie na lata 2000-2020, więc tutaj wpisujemy się w tą strategię Europa 2020. Mam taką nadzieję. My również chcielibyśmy przywracać Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwu. Nasi członkowie, siedziba stowarzyszenia. Obecnie działamy wspólnie w gronie 18 członków. 15 zwyczajnych, są to gminy, miasta i gminy nadnoteckie. Jeden członek honorowy, dwóch wspierających. Honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Dwóch wspierających, tutaj Żegluga Bydgoska i jest to też Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy. Naszym obszarem działania, proszę Państwa, tak jak wynika z nazwy naszego stowarzyszenia, jest Notecki Szlak Wodny. Tutaj wokół Noteci skupiamy swoje działania, wpisujemy się idealnie w międzynarodową drogę wodną E70, jak również w Wielką Pętlę Wielkopolski. 690 km, jak Państwo widzą, no, brakuje nam do naszego grona, żeby tak trochę zamknąć tą pętlę, może tutaj okolice Gopła czy Kruszwicy pozyskać. Chcielibyśmy właśnie tamte gminy nadnoteckie, żeby nasz obszar oddziaływania był jeszcze szerszy i bardziej spójny w naszych działaniach. My postawiliśmy na taki program, bardzo znany Państwu, myślę, że ogólnopolski program Teraz Noteć. Działamy na terenie trzech województw, kujawsko-pomorskie, gdzie jest nasza siedziba, lubuskie i wielkopolskie. I tutaj przynależność naszego stowarzyszenia to jest po prostu spójna strategia działania rozwoju turystycznego. Utworzyliśmy również w ostatnim czasie dodatkową stronę internetową teraznoteć.pl, tutaj jako gminy członkowskie. Rozpoczęliśmy nasze działania od strategii rozwoju. W 2000 roku powstało stowarzyszenie, w 2002 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Gospodarki opracowaliśmy strategię wspólną dla wszystkich członków naszego stowarzyszenia przy pomocy PART-u, Polskiej Organizacji Rozwoju Turystycznego, Agencji Rozwoju Turystycznego, również przy współpracy z POT-em. Strategia rozwoju, proszę Państwa, wiadomo, nie jest to dokument, który nie może być aktualizowany. W związku z tym dokonaliśmy rozbudowy naszej strategii i to miało miejsce w latach 2009-2010. Tutaj pozyskaliśmy nowych członków do naszego stowarzyszenia i chcieliśmy, żeby oni znaleźli się w naszym gronie i również mogli posługiwać się strategią rozwoju. Postawiliśmy na turystykę wodną na Noteci jako wspólny produkt dla wszystkich gmin nadnoteckich, ale również wymyśliliśmy sobie taką ideę, żeby każda z tych gmin nadnoteckich odróżniała się jedna od drugiej, właśnie miała swój produkt lokalny, swój produkt turystyczny. Tutaj mamy akurat przykład gminy Zwierzyn, która korzysta z tych opracowań i myślę, że to z pożytkiem dla tego samorządu. Naszymi partnerami są no nie tylko nasze gminy członkowskie, samorządy nadnoteckie, ale również uczelnie. Również są to partnerzy pozyskani w innych projektach, programach. Na przykład w programie bałtyckim bardzo udało nam się uściślić współpracę z Politechniką Gdańską. Tutaj no, właściwie nasza jakby największy rozkwit naszego stowarzyszenia no, datuje się na rok 2006-2007, kiedy to udało nam się pewne nasze projekty przekuć w czyny i wzięliśmy udział w programie bałtyckim i w projekcie InWater. Zrealizowaliśmy wówczas kilka takich głównych zadań, które sobie założyliśmy. Było to między innymi właśnie oznakowanie noteckiego szlaku wodnego. Za chwileczkę kilka zdań na ten temat powiem. Promocja
szlaku wodnego na forum międzynarodowym oraz najważniejsze dla nas zadanie kluczowe, opracowanie dokumentacji budowy przystani i stanic wodnych na rzece Noteć. Jeśli chodzi o zadanie oznakowania, wzięliśmy udział w takim pilotażowym projekcie i tutaj na widoczne z wody pojawiły się takie tablice piktogramowe i tablice z planami miasta, gdzie właśnie pokazane jest miejsce na szlaku na E70. I tutaj te piktogramy, jak już tutaj Państwo mówili, po prostu z wody mogą sobie turyści przeczytać, w jakiej odległości od wody znajdują się pewne atrakcje czy udogodnienia również dla niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o promocję na szlaku międzynarodowym, były to przede wszystkim rejsy i nasz udział w wszelkich konsultacjach, spotkaniach i warsztatach. Postawiliśmy na budowanie silnej marki regionu nadnoteckiego. Chcieliśmy w ten sposób wzmocnić pozycję turystyczną naszych gmin nadnoteckich, wymieniać się dobrymi praktykami i brać udział w forum współpracy dla inwestycji w zakresie śródlądowych dróg wodnych. Ekspertyzy zewnętrzne, było to też zadanie w ramach InWater zrealizowanej w programie bałtyckim i tutaj postanowiliśmy, że opracujemy koncepcję rozwoju dla gmin nadnoteckich i w ramach ekspertyz zewnętrznych z dofinansowania unijnego dla szlaku Noteci opracowane zostało koncepcyjne ujęcie, analiza możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji właśnie architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji oraz przygotowanie studium wykonalności. Proszę Państwa, ekspertyzy to jedno. Chodziło nam o to, żeby właśnie w takim ujęciu sieciowym dla naszych członków gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przygotować opracowania koncepcyjne i głównie rozwiązania architektoniczne. Ale również postanowiliśmy, że na tym terenie należałoby skonsultować się z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, uzgodnić te lokalizacje tych przystani, oszacować koszty, uzyskać opinie względem obszarów Natura 2000 i przygotować już konkretne opracowanie planistyczne. I tutaj, proszę Państwa, w ramach tych ekspertyz zewnętrznych przygotowanych zostało 9 takich koncepcji, z których część została już zrealizowana. To są akurat przykładowe koncepcje. Na Kłopakość, Stare Kurowo i Ujście. Proszę Państwa, od projektów do efektów. To jest to zdanie, ja zawsze lubię mówić o inwestycjach, w związku z tym może trochę słabiej mi szła ta pierwsza część mojej wypowiedzi tutaj. W międzysezonie turystycznym możemy pochwalić się tym, że oddaliśmy na szlaku kilka inwestycji już zrealizowanych właśnie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. I tutaj inwestorami na szlaku były gmina Drawsko, miasto Czanków. Oprócz tego chcielibyśmy również przypomnieć, że już na szlaku noteckim są zagospodarowane nabrzeża, na przykład w Santoku. To wcześniej już gmina zadbała o to, żeby po prostu ten teren uzyskał odpowiednią infrastrukturę. Wszystko to robimy wspólnie dla ożywienia naszego szlaku noteckiego. To są zdjęcia z otwarcia przystani, które miały miejsce w lipcu tego roku, 10-11. Tutaj wszędzie w tych projektach, gdzie inwestorami były gminy, partnerem był Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Podjęliśmy się wspólnej promocji projektów i właśnie budowanych inwestycji. Zdjęcia w ramach aktywizacji Wielkiej Pętli Wielkopolskiej z dofinansowania WRPO, także tutaj no bardzo malownicze i chciałabym powiedzieć, że dzięki nawiązanej współpracy w ostatnim czasie bardzo właściwie uściślonej, bo wcześniej już ona miała miejsce, z PTTK i Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie udało nam się zorganizować rejsy promocyjne, właśnie rejs Pętla Wielkopolska, gdzie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich również był partnerem w organizacji tych przedsięwzięć i udało nam się po prostu pozyskać jednostki pływające, które nas odwiedziły podczas tych otwarć tych przystani, dlatego że no, zależało nam na tym, żeby właśnie to wodniacy mogli ocenić przydatność tych naszych inwestycji, naszych tutaj starań na szlaku. Inzel, taka ciekawa nazwa, półwysep z niemieckiego w Drawsku, w gminie Drawsko, małej gminie w Puszczy Noteckiej. No, została otwarta jedna z ciekawszych, myślę, przystani wodnych, przygotowana dla niepełnosprawnych. Tutaj muszę powiedzieć, że te wszystkie standardy unijne są naprawdę spełnione.
Również możemy powiedzieć tutaj, że no są te miejsca noclegowe, co często jest problemem, że powstaje jednak przystań, a nie ma miejsc noclegowych, ale jeśli jest z kolei ta brama z tych stanic, brama do atrakcji turystycznych otwarta, no to niedaleko również jest hotel i współpraca właśnie z nowo powstałą na szlaku przystanią. Również zdjęcia, które myślę, że Państwo mogą powiedzieć, że naprawdę samo otwarcie było już wielkim wydarzeniem w tych gminach nadnoteckich, jak również dla samego Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, dlatego że chcieliśmy te wszystkie otwarcia połączyć właśnie z zbliżającym się rokiem Euro 2012, dlatego właśnie i wystrój, i woda, i turystyka wodna, wszystko to razem komponowało i naprawdę robiło wrażenie. Jeśli chodzi o pieniądze, które zostały zaangażowane w realizację tych projektów, również muszę tutaj powiedzieć i pochwalić gminy, że zrobiły naprawdę dużo w tym zakresie, bo nie dość, że stanęły w konkursie w ramach WRPO i pozyskały pieniądze na aktywizację Wielkiej Pętli i na wykonanie właśnie zaplanowanych wcześniej przystani w Drasku, czy to właśnie przystani wodnej w Czankowie, to kwoty samego dofinansowania w przypadku Drawska było to ponad 2 miliony, a Czanków 2200. Tutaj jeśli chodzi o budowaną, jeszcze nieskończoną budowę przystani w Ujściu i promenadę w Ujściu, były to nieco mniejsze pieniądze, ponad milion. Wartość projektu dofinansowanie 719, chociaż myślę, że to i tak są kwoty, jakie na turystykę wodną ponoszą samorządy, myślę, że duże i warte podkreślenia.